To zwycięstwo nie jest zaskoczeniem. Szczecinianie to drużyna z końca tabeli i do Bełchatowian przed tym meczem tracili prawie 30 punktów. Zdobyte wczoraj 3 punkty pozwolą drużynie z Bełchatowa umocnić się na pozycji wicelidera rozgrywek. Wiedzieliśmy tutaj, że to jest dosyć ciężki teren, mimo tego, że Spadon ostatnio nie wygrywał meczów. Wiadomo, że chcieli tą pasę przełamać, ale myślę, że zagraliśmy swoje. Wiedzieliśmy już przed meczem, że wyjdziemy w troszkę innym zestawieniu. No w ogóle ten tydzień będzie ciężki, bo zagrać 3 mecze w 4-5 dni w sumie nie jest łatwym zadaniem, więc na pewno nie była przewidziana 1/6 na te 3 spotkania. Tak jak powiedziałeś, no w tym spotkaniu miałem zagrać, ale niestety z przyczyn zdrowotnych niestety nie dałem rady. Miejmy nadzieję, że uda się w Kielcach, bo prawdopodobnie na Warszawę jest przewidziana najsilniejsza 6. Jest to dla nas ważny mecz. Każdy jest ważny, każdy z tych 3 meczów jest ważny. Jeżeli wygramy wszystkie, to tak naprawdę zapewnimy sobie pozycję wicelidera. Będziemy mieli więcej czasu na przygotowania do tej najważniejszej fazy sezonu. Do końca rundy zasadniczej zostało zaledwie kilka ostatnich meczów. PGS Krabełchatów już jutro zagra we Warszawie z tamtejszym Oniko. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie go można obejrzeć na kanale Polsat Sport za pośrednictwem sieci Dolsat.